Drugi odcinek jednego dnia, a to dlatego, że nie chcę wyjść z Ultimate Team, tylko że mam oczywiście kolejne Food Champions na kolejnym koncie. Tego za skład Battles nawet nie otwieram, bo jeden mecz zagrałem. No i będą kolejne nagrody, też 9-5 zrobiłem, ale skład tutaj no jest trochę lepszy, z tym, że jak już dostałem Tom Hansen, mam tylko Viniego wypożyczonego, jest ten Mekambe, no to mówiłem wam w poprzednim odcinku, że ta formacja 4-4-1-1 mi nie siedziała, więc stwierdziłem, że nie robię tego Musiali, tego Rafinie też przestałem robić, no mamy Hansen, to stwierdziłem, że ty, no nie będę kupował, wrzucę sobie jakąś Patry, która jest dobra, nadal bardzo dobra i spoko to jest, i wrzuciłem sobie dla jaj Mapi Leon i ogólnie muszę powiedzieć, że ta Mapi Leon jest naprawdę dobra, ja się nie spodziewałem tego, bo chciałem coś na zgranie pod Hansen. No i miałem w klubie, dałem. Jedyny minus jest taki, że główki nie istnieją u niej. No, no i z niska, wszyscy ją jakby, wiesz, przeskakują, ale ogólnie w obronie jest petarda, także no, było git, na następne Food Champions wiadomo, to zmienimy, no ale jak już jest ta Hansen, to no nie można było tego odpuścić. Jeszcze mam paczki na start i pokażę wam przy okazji ruchy handlowe, bo jako, że nagrywam ten odcinek dzień wcześniej, no to może o handlu pogadamy sobie po prostu we wtorek. Tak będzie lepiej, także daj łapę w górę, daj subskrybera, ja idę dalej i lecimy. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do EAFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% zniżki, polecam. Jeżeli chodzi o ruchy handlowe, to fodder wystawiam sobie po zawyżonej, nie? To jest wiadome, co zejdzie, to zejdzie, nie zejdzie, trudno, jakoś mega mi się z tym nie śpieszy. Ale zrobiłem zakup sonów, sporej ilości. Na tej stronie mamy sonów 3, tu mamy 4, 5, 6, 7, 8, tu mamy jeszcze 2. No i ogólnie kupiłem sonów dlatego, no bo rynek mocarnie się wykrzaczył, nie? Totalnie, no lampa fest z rynkiem, niektóre karty to 70% spadły. No a Heung-min sona w paczkach nie ma, no i powiem wam tak. Raz troszeczkę, to chyba nie ten son, no. Raz troszeczkę za wcześnie stwierdziłem, że chcę go wziąć, po tym jak spadł chyba 60 parę tysięcy to było. O, tutaj proszę bardzo, mamy 120 i 121 tysięcy. Spadł później jeszcze do 100 koła, więc jak spadł do tych 100 koła, to podobierałem sobie po 103. Tutaj mamy 103, 104 tysiące. No bo wiesz, no nie ma gościa w paczkach, tak mocarnie się wykrzaczył, więc no odbić, no musi, bo się udusi. W tym momencie jest jakieś 115 tysięcy z tego co patrzyłem, jeszcze zobaczę na Foodbinie. No właśnie, jest 115 tysięcy, więc no jakby jeszcze trochę na minus, ale jestem z tym spokojny. Ponadto w klubie mam jeszcze jednego sona, bo mam mało miejsca na liście, więc jest tutaj Sonic, proszę bardzo. Ale jest też Rafael Leão, którego też kupiłem z tego samego powodu i też go kupiłem za wcześnie, bo dałem 300 tysięcy, spadł nawet do 250, można było za 250 dokupić, no już nie miałem kasy, bo wszystko wydałem, a w tym momencie jest za 282 tysiące, więc no jakbym dokupił jeszcze tego Leão, to już by była petarda, ale jestem o te karty spokojny, tak samo o jego fodder. Pewnie jak co nieco posprzedaję, albo może coś wypadnie nam dzisiaj za nagrody wymiennego, fajnego, to na pewno coś jeszcze sobie kupię, ale co? No to jeszcze jakby nie wiem, no myślałem o informach tych, co są teraz w drużynie tygodnia, o tym Kerkezie myślałem, o kartach grywalnych też na pewno myślałem, czy by po prostu nie zgadnąć jakoś dzisiaj właśnie wieczorem, no wy to widzicie w poniedziałek rano, więc wtedy może w sumie też by można było coś pozgarniać, nie powiem, ale właśnie myślę o grywalnych albo o informach, no i o ikonach oczywiście Centurion też, bo no te karty wydaje mi się, że będą miały dość niezłe odbicia, więc no trzeba po prostu załatwić więcej końców, bo jak się wszystko zainwestuje naraz, to się później nie ma. Ale ważne, że i tak zarobię, więc jakby ja jestem zadowolony. A jeżeli ty chcesz zarobić grube coins, miliony albo setki tysięcy, to wpadaj na grupę handlową. 39 ziko miesięcznie, mniej niż kebab z dowozem, a warto, bo się nawet i w jeden dzień potrafi wstęp zwrócić, a my lecimy dalej z paczkami, tu, o, myślałem, że Chiesa w duplikacie. Jakieś tam parę paczek jeszcze przed meczykiem ogarnąłem, no co prawda wolałbym jakiś fodder bardziej pod Rafinę, nie, no bo tego Rafinie, no tak czy tak chcę dokończyć, bo on tutaj się przyda, jak ta Hansen wypożyczona nam zniknie, tu mamy level 8-7, także spoko fodder. I tego Rafinie połączymy z Forlanem, o jest parecho, bo też w planie było grać Forlanem, no ale jak Mekambe Ballon d'Oro wypadł, no to grzechasz nim nie zagrać. 5 duplikatores? No to ta paczka mnie trochę przeraziła, nie? Ale dobra, no co my teraz będziemy myśleć o składzie, jak pewnie nagrody za Food Champions, jak wypadnie jakiś fajny Heros, mam nadzieję, albo jak wypadnie nam jakaś fajna karta Centurion, albo ikona Centurion niewymienna, to wtedy pewnie
wszystko się zmieni. To wszystko do klubu zawijam. Ostatnia paka przed meczem, nie ma Kunde? On wygląda trochę jak... Każdy wygląda jak Kunde. To jest Tonali w ogóle? Nie, to nie jest Tonali. No to jedziemy z meczem. No jak na pobocznym udało się wbić 10 winów, to na głównym też by wypadało. Zwłaszcza, że... No testowałem inną formację tutaj, którą grało mi się źle. Zmieniłem na tą, którą gra mi się lepiej. Więc powinno być jakby spoko. Ale to jest ogólnie bardzo, bardzo dziwne, że na drugim koncie 4-4-1-1 grało mi się, no gra mi się nadal na tym koncie naprawdę dobrze. Ale na tym koncie mam lepsze karty, więc jakby, no nie wiem jak to działa, że na tym koncie ta formacja 4-4-1-1 u mnie nie działa, bo przegrywam wszystko. A 4-5-1, która chyba jakieś nerfy dostała tam na patchu, którymś tam ostatnim. Ja tą formacją ogólnie grałem no z miesiąc chyba. To nią mi się gra dużo, dużo lepiej i naprawdę no dużo lepiej ta giereczka mi chodzi. No i Mapileon gasi Mekambe jak peta. To jest właśnie to. Fajnie, Vini się tam urywa. Mogłaby ta... Albo do Mekambe? Nie, no... Co? On to przejął jeszcze? Ja myślałem, że nie przejmie. No ty se robisz jaja. I to jest kurwa bramka. To jest bramka. No jak to jest możliwe, że ten Alisson tego nie złapał, no? No jakby nie wiem. Aha, piła do Mekambe przez 300 metrów. Nie no, to jest najgorsze, Food Champions jakie istnieje, nie? Przysna tego Mekambe, a mój Mekambe nie chce działać w tym meczu. Dawaj Parejo, biegnij i ratuj. Na ciebie wiem, że mogę liczyć. Daniel, Parejo, pięknie. Vinicius, fake shot i golazo. No Parejo, ja wiem, że Vinicius dobry, ale Parejo, co tam zakręcił, no? Kocham go. No i stracę bramkę przez to, pewny, Pewex. Wow, udało się, nie stracić. Nie, naprawdę, to jest żart. Już naprawdę po takich wylewach nie ma się co chyba wkurzać. Tylko trzeba skręcić bekę z tego, że zapłaciliśmy za to tyle pieniędzy, za tą grę. Nie było spalonego? Ja byłem przekonany, że jest, nie? No i 3-1 w dupę. Ale skoro mecz ciężki, to musimy obrobić. Zmieniamy na krótkie podania. Tutaj na... Czekaj... No co jest? Edytuj. Na maksa chcę. Na stówę. Agresywna obrona. Tutaj nastawiamy oczywiście ofensywę. Trzeba to chyba z 50 razy kliknąć, żeby załapało. No, załapało. No i jedziemy. Ej, co ja zrobiłem? Za co ja dostałem żółty karton? No nie, no to jest żenujące już. To już przestaje być śmieszne. Dobra, kurde, to nie będzie łatwy wolny, bo chłop... No nie przesunął się ani trochę murem, ani nic ciekawego nie zrobił, ale dobra. Spróbujemy w ten sposób, prawie trzy kreseczki, trochę wyżej uderzymy niż zawsze. No i poprzeczka, no. Akurat w takim momencie ten gol by naprawdę sporo pomógł, ale Parejo w pole karne? Parejo jeszcze? Kurde, to... Dobra, musimy podać i możemy tak... Cisnąć na Hama. Graham Hansen wchodzi w to pole. Kur! Nie no, ten Parejo, tylko on tutaj gra chyba, no. Ja wiem, że ten pasik może nie był doskonały, ale... No, Parejo robi wszystko, co może. Patri. A nie, to Graham, przepraszam. Do Llorente. Do środka. Jakiegoś Tapina na przykład. No czemu cię tam nie ma, no? Ale już mnie denerwuje ten Mekambe. Wchodzi Forlan. Polecanko Forlana ode mnie. Już mi nie jeden mecz uratował. Tu Traore. Parejo oczywiście zostaje. Thuram. Sisoko. Ech, no co, nie wiem, coś musimy spróbować, nie? No i Mapileon. Ona z Parejo w tym meczu chyba tylko grają, nie? Nie wiem, no. Ale może kont... Oj, spalony, super, zrobiłem. Dobra, no, już nie zdążę. Nawet jak stary bym odzyskał szybko piłkę, to... Ja już nie zdążę. Nie chcę mi się tracić 3 minut jeszcze. No bo to stary, no, jak nie idzie, to nie idzie, no. Gorzej na mainie niż na pobocznym koncie. To jest naprawdę śmieszne. Ale może chociaż nagrody będą lepsze. To jest niewymienna 8-7, tak? No to daj ją. Niewymienna 8-7. Niezły kaut ziomka, SPO, Jamal? Tak, to Jamal. Jamal Musiala. Jeszcze informik klasycznie? Gikeresz może? Nie, bez walkoutu. Okej, okay, Esio. Dobra, to jakiś bolec. Teraz niewymienna. Będzie? Nie będzie walkoutu.
Nie, nie, nie. Dzisiaj nie trafiamy nic. To jest chyba... Jak i dzisiaj. Nigdy nic nie traf. Tak jej chcę, żebyś nic nie trafił. Chyba, że kupisz za FIFA Points. To wtedy może chcą. No to wymienna, proszę państwa. Nie. No kurwa mać. No ja już nie mam siły. Co to jest? Marec, chłopie, jakaś... No tu nikogo grywalnego nie ma. Nikt nie jest nic warty. Jeszcze Heros, bez emocji totalnie. Jakby. To jest max 87, to i tak nic nie będzie. Ja pierdolę, to nowe. No. Także tego. To by było na tyle. Mam jeszcze paczkę klasyczną? Już sprawdzałem. A, no tak, nie obchodzi mnie. Nie kupuję żadnej, w dupie to mam. Nie chcę, już mam dość. Dzięki. Pozdro. Naprawdę, ja chyba tylko handlowe będę robił filmy, bo to się dzieje, to nie wiem.